Widzę, że moja prezentacja wywołała skutek, zanim ją opowiedziałem, bo tam chyba było anatomia nieszczęścia, tak? Czy źle to zapisałem? Bo chciałem napisać anatomia nieszczęścia, ale ważne, żebyśmy wszyscy byli szczęśliwi. Słuchajcie, 11 osób z naszej wspólnoty dzisiaj tutaj brakuje, o których wiem, 11 chłopaków, którzy udali się w podróż do Jerozolimy, wylądowali już szczęśliwie w Tel Awiwie, gdzieś tam chyba są teraz nad morzem, chyba że oglądają tutaj nas online. W każdym razie dla nich troszeczkę będzie analogii lotniczych dzisiaj wśród ilustracji, wśród obrazów. Więc wyobraźmy sobie następującą scenę. Grupa chłopców puszcza na łące modele szybowców, które wykonali w pracowni modelarskiej. I byli bardzo nieszczęśliwi, bo modele nie chciały latać. Spadały dosłownie kilka metrów dalej. Tylko jeden latał. Oczywiście też spadał, jak to szybowce, ale daleko, daleko od tego miejsca, gdzie był puszczany. Inne modele w ogóle nie chciały latać. Dlaczego? Gdzie leży przyczyna? Chłopcy położyli swoje modele na trawie. Wyglądały identycznie. Dlaczego ten jeden latał? Przy bliższych oględzinach wyszła na jaw różnica. Czy chcecie wiedzieć jaka? Dzisiaj tematem jest anatomia ludzkiej duszy. I robi się poważnie, bo tak dokładniej mówiąc, szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego czujemy się nieszczęśliwi, gdy czujemy się nieszczęśliwi i jak temu zaradzić. Dlaczego nasza dusza czasami tak słabo lata? Odkrycia zaczerpniemy z listu do Rzymian 7. Przeczytajmy pierwszą część. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek. Autor kończy tą część słowami: jestem nieszczęśliwy, bo jedno chcę, a wychodzi drugie, czyli bolesne rozdarcie między tym, czego bym chciał, a tym, co mnie spotyka. Oto najprostsza definicja szczęścia: gdy to, czego pragnę, spotyka się z tym, czego doświadczam. Jak chłopak, który zbudował model szybowca w pracowni modelarskiej w nadziei, że daleko poleci. I rzeczywiście daleko poleciał. Więc będzie na tą okoliczność szczęśliwy, bo te marzenia, pragnienia były zgodne z rzeczywistością. Ale autor tych słów z listu do Rzymian nie był szczęśliwy, przynajmniej w okresie życia, swojego życia, który tutaj opisuje. Bardzo pragnął czegoś dobrego, robić rzeczy dobre, a wychodziło inaczej. Jak pisze, narzucało mu się złe. Miał wspaniałe pragnienia, ale spotykało go coś odwrotnego. Nieszczęsny jak ja człowiek. Jestem nieszczęśliwy. Kto z nas się z tym utożsamia? Tak to się dzieje, że chcemy coś dobrego, a wychodzi niekoniecznie? Niestety w przypadku niektórych z nas może być jeszcze gorzej, bo autor tutaj pisze o sobie,
że chcę tego, co dobre, ale rzeczywistość no, jest jednak inna. Jednak problem człowieka może być jeszcze głębszy, mianowicie to poczucie nieszczęścia może być na takim poziomie, że człowiekowi nawet nie chce się nic dobrego. Nie chce mu się chcieć. Doświadcza pustki, której nie może niczym zapełnić. Ogarnia go apatia, może pogłębiająca się, pogłębiający się brak poczucia sensu. Chciałby dążyć do czegoś wartościowego, jednak nie może czegoś takiego znaleźć. Wszystko staje się coraz bardziej trywialne, bezsensowne. Autor tych słów jest w zdecydowanie lepszej sytuacji. Znajduje się, można powiedzieć, już w połowie drogi do szczęścia, do celu, jakim jest poczucie szczęścia, bo przynajmniej już wie, już chce czegoś dobrego. Jego poczucie nieszczęścia polega na tym, że chce czynić dobro, ale narzuca mu się zło. Czyli rozdarcie między tym, jakbyśmy chcieli, a tym, jak nam to wychodzi. Ale to i tak jest nieźle, że przynajmniej mu się chce. Chłopcy, którzy przyszli na łąkę puszczać modele szybowców, byli bardzo nieszczęśliwi, bardzo zniechęceni. Próbowali. W końcu opanowała ich apatia. Jeden z nich powiedział: mówiłem, że to beznadziejne zajęcie. To wszystko nie ma sensu. Inny z nich roztrzaskał swój samolot o ziemię i powiedział: te wszystkie nasze hobby nie mają sensu. Człowiekowi się wszystkiego od nich chciewa. Położył się na ziemi i przykrył głowę kurtką. Jednak chłopcy w końcu znaleźli przyczynę, dlaczego ich samoloty nie chciały latać. Dostrzegli różnicę. Odkryli, że ten, który nieźle latał, miał trochę inny profil skrzydła. Góra skrzydła była trochę bardziej wypukła, co powodowało, że działała siła aerodynamiczna i dzięki niej utrzymywał się w powietrzu. Znacie siłę aerodynamiczną, tak? Wiecie, o co chodzi? Wiecie, na czym polega? Uważaliście na lekcjach fizyki, czy zajmowaliście się czymś innym? Gdy skrzydło samolotu jest u góry wypukłe, owiewające je powietrze ma dłuższą drogę do przebycia niż po tej bardziej płaskiej dolnej stronie i w ten sposób wytwarza się podciśnienie, które jakby zasysa skrzydło i utrzymuje je w powietrzu. A inne samoloty, te modele, miały płaskie skrzydła bez wypukłości, przez co siła aerodynamiczna nie działała. To jest obraz, ilustracja. Dlaczego autorowi tych słów chciało się przynajmniej chcieć? Dlaczego miał dobre pragnienia? Skąd się one brały? Przeczytajmy drugą część fragmentu. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, ciałem zaś prawu grzechu. Co nowego się tutaj pojawia, czego nie było wcześniej? Gdzie tu jest jakiś przełom? Przełom pojawia się wraz ze słowem dzięki. Autor mówi, że dziękuję Bogu za sytuację, chociaż rozdarcie nadal istnieje, rozdarcie między tym, jakby chciał, a jak mu się udawało. Jednak tutaj pojawia się nowy element, który wnosi nadzieję. Autor dziękuje Bogu za sytuację.
Może w kimś z Was to wywołuje sprzeciw. Jak można dziękować za coś, co nie wychodzi, co się nie udaje? No w sumie nie można. Dziękowanie za złe rzeczy jest nielogiczne. Chyba że pojawia się w nas wiara, zaufanie, że Bóg wkrótce coś z tym zrobi, odwróci ku dobremu. Tak jak ktoś z Was opowiadał mi parę dni temu, jak niesprawiedliwie został potraktowany w pracy, a jednocześnie wyrażał zaufanie, że Bóg obróci to ku dobremu i wyjdzie z tego coś jeszcze lepszego. Dziękowanie Bogu za trudne sprawy, zanim jeszcze zostaną rozwiązane, to jest przejaw wiary. Co to za sztuka dziękować za coś dobrego? Do tego tak naprawdę nie trzeba wiary, ale za coś, co się nie udaje, podziękowanie za trudności, za najtrudniejsze sprawy, podziękowanie Bogu za niezrealizowane marzenia, za rozczarowania. Dziękowanie za trudności jest po prostu wyrazem wiary. Problem nie został rozwiązany, a my już dziękujemy. To jest przejaw zaufania. A więc jeżeli twoim problemem jest to, że nie chce ci się nic dobrego, nie chce ci się chcieć, doświadczasz pustki i nie możesz jej niczym zaspokoić i ten brak poczucia sensu się pogłębia. Pamiętam swoje własne przeżycia w tej materii, pogłębiającą się apatię, poczucie beznadziei, gdzieś tam w czwartej klasie liceum. Pamiętam, że pewnego dnia postanowiłem pójść do kina na jakąś komedię, by ulżyć trochę cierpieniu. Był to film francuski z udziałem aktora komediowego Pierre Richarda pod tytułem Powrót tajemniczego blondyna w czarnym bucie w kinie Wanda w Krakowie. Cała sala zanosiła się od śmiechu, ale mi to nie pasowało, wręcz bolało. Wyszedłem z kina w połowie, bo mnie to drażniło. Może doświadczasz podobnej pustki, której nie możesz niczym zapełnić. Spróbuj zacząć od tego, by podziękować Bogu za te trudności. Całkiem prawdopodobne, że uznasz to za niemożliwe i to jest naturalne, bo do tego potrzebna jest choćby odrobina wiary. Ale to jest właśnie moment, w którym możemy o tą wiarę się postarać. Skąd ją wziąć? Skąd się bierze w nas wiara? List do Hebrajczyków, 12. Przeczytam w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Okazuje się, że to On, Jezus, jest kimś, kto sprawia w nas wiarę. Wiara jest darem Boga, jest śladem Jego działania w nas. Jeżeli w nas tej wiary nie ma, to znaczy, że nie ma jeszcze tego śladu działania Boga. Bóg jest sprawcą mojej wiary, ją też wydoskonala od początku, buduje ją, przydaje jej. Jaki to ma związek z dziękowaniem za trudności? Dziękowanie jest przejawem wiary. Dziękowanie za rzeczy, które jeszcze są złe, jest możliwe dlatego, że Bóg zbudował w moim sercu choć odrobinę wiary. Brakuje ci takiej wiary? Możesz zwrócić się do Chrystusa, zawołać do Niego gdzieś tam w głębi serca, by sprawił taką wiarę, tak jak obiecał.
Dobrze, że siedzicie daleko. A gdy ona się pojawi, ta odrobina wiary, to może po raz pierwszy w życiu podziękujesz Bogu za trudności, za sprawy nie do uniesienia, może za niezrealizowane marzenia, bo pojawi się w tobie iskierka zaufania, że Bóg coś z tym zrobi. I dlatego jakby awansem dziękujesz. A jakie to są te nasze trudne sprawy, jakie doświadczamy? Może dla niektórych z nas właśnie to, że się nam nie chce, że nam się nie chce chcieć. Całkiem prawdopodobne, że wiele tych trudnych spraw to zmagania z samym sobą, ze swoimi przyzwyczajeniami, pokusami, niezbyt chlubnymi czynami, już nie mówiąc o myślach, których później żałujesz i może już nawet nie masz siły, by chcieć, by było dobrze. Zacznij od tego, by podziękować Bogu za tą sytuację. A jak to jest trudne, jak tej wiary w sobie nie znajdujesz? Zawołaj do Boga, by obdarzył wiarą. Dla Niego to jest bardzo ważne. On to chętnie zrobi. To jest dobra ścieżka. Wiara to jest ta, mówiąc obrazowo, wypukłość skrzydła, która powoduje, że samolot lata. Bez wiary jest całkowicie beznadziejnie. Rosnąca wiara włącza tą opcję, że będzie lepiej, bo sam Bóg zaangażuje się w nasze życie. I to poczucie beznadziei zaczyna zmieniać się w nadzieję. Ale do czego ta ścieżka ma nas ostatecznie doprowadzić? Ta coraz większa wypukłość skrzydła, coraz większe zaufanie do pewnego punktu kulminacyjnego, który tak opisuje Jezus w Apokalipsie Jana 3. Zobaczmy. Mówi on: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. W końcu przychodzi właściwy moment, by całe swoje życie powierzyć Chrystusowi, otworzyć całkowicie na Jego działanie, otworzyć drzwi serca, mówiąc obrazowo, by On wszedł i zamieszkał. To my potrzebujemy otworzyć, nasza suwerenna decyzja: Chrystusie, zapraszam Ciebie, masz oto moje życie, zrób z Nim to, co obiecałeś. I gdy to się stanie, gdy człowiek otworzy drzwi, uzyskuje, jak tu widzimy, osobistą wspólnotę z Chrystusem, będzie z Nim wieczerzał, ale są też dalsze następstwa, o których często mówimy. On zaszczepi w sercu człowieka zupełnie nowe pragnienia i wtedy to najgłębsze poczucie pustki zniknie. W jego miejsce pojawią się właśnie nowe pragnienia, nowy sens i będzie nam się chciało chcieć. Ale czy te dobre pragnienia, które się w nas pojawiają, oznaczają, że już jesteśmy w pełni szczęśliwi? Bo mamy dobre pragnienia. Jeszcze nie. To jest dopiero połowa drogi. I pomocną rzeczą dla nas, by doświadczać szczęścia, będzie dobre rozumienie tego, co się w nas dzieje, jak to wszystko się w nas odbywa, dlaczego czasami czujemy się nieszczęśliwi lub szczęśliwi, abyśmy też wyzwolili nasze poczucie szczęścia spod emocji, bo emocje są często mylące. Potrzebujemy poprawnie interpretować to, czego doświadczamy, dobrze rozumieć.
Wracamy więc w tym celu na sam początek naszego fragmentu, wers 21 jeszcze raz. I co mówi autor? A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło. Widzimy tutaj, że autor ujmuje to, co w nim się dzieje, w formie pewnych praw. Tak jak prawa fizyki. Stwierdza, że wszystko, co się w nim dzieje, dzieje się zgodnie według pewnych prawideł. Jedno z tych praw tutaj opisuje, gdy pojawiają się w nim dobre pragnienia, to kolejną rzeczą jest zawsze to drugie, narzuca mu się zło. A więc w jego życiu również musiały się dziać rzeczy, które nie były chlubne, ale nie potrafił nad nimi zapanować. Poczucie rozdarcia teraz tym większe, że teraz otrzymał nowe pragnienia od Boga. Jeszcze bardziej chciał dobrych rzeczy, jednak realizacja mu całkowicie nie wychodziła. A więc bolesne rozdarcie między tym, co chcemy, a co nam wychodzi, ale teraz przynajmniej rozumie, dlaczego tak jest. Chłopcy na łące znowu puszczali swoje modele szybowców, już poprawili skrzydła swoich samolotów, miały odpowiedni profil, ale jeden z nich, najmłodszy, dalej bardzo się denerwował, bo widział samoloty na niebie, jak tak sobie długo leciały od horyzontu po horyzont, a jego samolot szybko spadał na ziemię. A więc ściskał swój samolot w górę ze złością. Czemu ten głupi samolot ciągle spada? Pozostali chłopcy śmiali się trochę z niego, a później cierpliwie mu wytłumaczyli, że na samolot działa kilka sił. Jedna z nich to prawo grawitacji. Przedmiot puszczony z ręki spadnie w dół, ponieważ chodziliście na fizykę, tak? I na fizyce zajmowaliście się fizyką, tak? Dlaczego przedmiot spada w dół na ziemię? Ponieważ masy się przyciągają, tak? Większa przyciąga mniejszą, a więc ziemia, większa masa przyciąga samolot. No, na pewno wszyscy to wiedzą. Ale dlaczego samolot z kolei nie spada jak kamień na ziemię? No, działa ta siła aerodynamiczna, górna powierzchnia skrzydła, bardziej wypukła, wytwarza się podciśnienie, prawo grawitacji i prawo aerodynamiki. Ale tutaj pojawia się kolejna zasada w naszym fragmencie, że prawo grawitacji jest zawsze silniejsze od prawa aerodynamiki. To jest oczywiście ilustracja. Gdy wziąć pod uwagę te dwie siły, to szybowiec zawsze w końcu spadnie na ziemię, zaryje w trawę, ale mały chłopiec puszczający szybowiec zrozumiał, co się dzieje i przestał się denerwować. My też możemy zrozumieć, co się w nas dzieje, dlaczego czasami ryjemy nosem w ziemię. Możemy rozumieć nasze zmagania, walkę, która się w nas toczy, wzloty i upadki. I autor naszego tekstu właśnie ujmuje to w formę konkretnych praw, podobnych do praw fizyki, praw, według których człowiek funkcjonuje. I przeczytajmy jeszcze raz wersy 22 i 23, zwracając tym razem uwagę na słowo prawo z małej litery, jak prawa fizyki. Ile tu jest wymienionych praw? Ok? Patrzymy? Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. To jest duże litery, więc tego nie liczymy. W członkach zaś moich dostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu, mieszkającego w moich członkach. Jak się bliżej przyjrzymy, jest tu mowa o dwóch prawach,
które w nas działają. Jest to prawo umysłu i prawo grzechu. Co mówi prawo umysłu? Wers 22. Że wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodnie z prawem Bożym. Nasz umysł ma upodobanie, lubi Boże prawo. To jest oczywiście powiedziane o ludziach, którzy już otworzyli swoje serca dla Chrystusa, którzy są właśnie w połowie drogi. I w sercu takiego człowieka pojawiają się nowe pragnienia i upodobania. Skąd się tam wzięły? No, Bóg je tam zaszczepił na skutek nawrócenia. Duch Święty odrodził serce. Mówiąc obrazowo, Bóg wyposażył ciebie w skrzydła o odpowiednim profilu. Jest coś, co ciebie unosi. To są te nowe pragnienia i dążenia, które płyną z twojego odrodzonego serca. Są one jak dobre skrzydła. Dlatego za każdym razem, kiedy uświadamiasz sobie, że Bóg czegoś od ciebie oczekuje, że coś jest dla Niego ważne, twój umysł bardzo tego pragnie. Chcesz tego. Prawo umysłu. Jeżeli słyszysz, że coś jest pragnieniem Boga, twój umysł reaguje pozytywnie. Chcesz tego samego, co On. Inaczej było, zanim Chrystus zamieszkał w nas, nie było jeszcze tych dobrych pragnień wypływających z przemienionego serca. I gdy słyszeliśmy, że Bóg czegoś od nas chce, no to albo pojawiła się w nas niechęć, odrzucenie, albo no, nie było to dla nas ważne. No, Bóg chce, żeby było czysto, żeby był święty, no, ale dla mnie im brudniej, tym przyjemniej. Jednak tak jak samolot oprócz prawa aerodynamiki działa na niego prawo grawitacji, podobnie w tobie i we mnie działa jeszcze inne prawo. Jak jest tutaj nazwane w naszym fragmencie? Jest nazwane prawem grzechu. Na czym polega? Gdy masz dobre pragnienia i chcesz je wprowadzić w życie, zaraz uaktywniają się złe skłonności i namiętności. Gdzieś ten drugi głos się odzywa. I co się dzieje? Jaki jest wynik tej konfrontacji tych dwóch praw? Prawo grzechu, jak czytaliśmy, podbija w niewolę. Jest zawsze silniejsze od prawa umysłu. Gdy brać pod uwagę tylko te dwa prawa w nas, prawo grzechu ostatecznie zwycięża. Okazuje się silniejsze. Te złe skłonności okazują się silniejsze od dobrych pragnień. I co człowiek wtedy zazwyczaj robi? Jak próbuje rozwiązać problem ulegania złym rzeczom? Robi dobre postanowienia. Postanawia, że następnym razem zwycięży. Postanawia poprawę. Mocne postanowienie poprawy. I człowiekowi wydaje się, że rozwiązał problem, bo bardzo chce, bo postanowił, że już następnym razem zwycięży. Ale taka nadzieja, że następnym razem się uda, świadczy o głębokiej nieznajomości podstawowych praw, jak działa nasza dusza. Mocne postanowienie poprawy jest sprzeczne z duchowymi prawami. Dlatego jest nieskuteczne. Prawo grzechu i tak ostatecznie zwycięży. Prawo grzechu śmieje się z takich postanowień. Namiętności wygrają. Więc znowu postanawiasz, że już następnym razem zwyciężysz. Że pójdziesz za dobrymi pragnieniami.
I wtedy nasze życie przypomina takie puszczanie modelu szybowca na łące przez małego chłopca. Strasznie się denerwuje. Czemu ten głupi samolot ciągle spada, rzuca nim do góry, ciska, ale im mocniej ciska w górę, tym mocniej spada na ziemię. Chłopak złości się na prawo grawitacji. Ale podobnie nasza walka z namiętnościami. Im większą walkę podejmiesz o własnych siłach, im bardziej skoncentrujesz się na walce z pokusami, tym większej doświadczysz porażki. Świetną ilustracją są między innymi książki Fiodora Dostojewskiego, który opisuje właśnie takie zmagania człowieka, zmagania z samym sobą. Bo zasada jest taka. Prawo grzechu jest zawsze silniejsze od prawa umysłu. Prawo grzechu jest równie nieubłagane, co prawo grawitacji. Oczywiście wielu ludzi w dzisiejszym świecie tutaj zaprotestuje i powie, że u nich jest inaczej, albo będzie inaczej, że jednak zwyciężą siłą woli swoje namiętności, bo tak postanowili. Jednak nasze odczucia i nasze wrażenia nie są miarodajne. Miarodajne jest to, co mówi Bóg przez swoje słowo. Nasze emocje mogą nam coś mówić. Możemy mieć wrażenie, że jest tak, a tak. Jakimi to jesteśmy dobrymi ludźmi i co potrafimy. Ale jeżeli Słowo Boże mówi, że jest tak, a tak, to tak jest, choćbyśmy bardzo chcieli inaczej. I Bóg przez swoje słowo pokazuje nam, jak działa nasza dusza, wyjaśnia, opisuje, abyśmy to rozumieli. Rozumieli anatomię własnej duszy. I w tym miejscu czas na kolejną zasadę, którą Bóg nam objawia, która pozwoli nam bardziej doświadczać szczęścia przez to, że będziemy lepiej rozumieli, co się w nas dzieje. Autor mówi pewne zagadkowe słowa tutaj w wersie 23, że mieszka w nas grzech, czyli skłonność do złego, ale gdzie ten grzech w nas mieszka? Ta skłonność do złego. Gdzie autor go umiejscawia? Wers 23. Mówi, że ta skłonność do złego mieszka, jak to opisuje, w naszych członkach, czyli w naszym ciele. Zwróćmy uwagę, nie w umyśle, ale w ciele. To znaczy, że ta skłonność do grzechu, to, że gdy chcemy dobrze, narzuca nam się złe, ta siła jest umiejscowiona poza naszym umysłem. I ta skłonność do grzechu nie jest w naszym umyśle. Nasz umysł, autor mówi, że tam dalej, w 25, nie mamy tego na ekranie, ale tam to jest, że umysłem służę prawu Bożemu. Umysłem służę Bogu. Ktoś powie chwileczkę, w moim doświadczeniu jest inaczej. W moim umyśle pojawia się tyle grzesznych myśli, tak brudnych, jak można powiedzieć, że umysłem służę Bogu? A jednak to, że Bóg wypełnił nas dobrymi pragnieniami, jak wcześniej patrzyliśmy z chwilą, kiedy Chrystus w nas zamieszkał, a tutaj mówi, że grzeszne myśli, które pojawiają się w umyśle chrześcijanina, są tam czymś obcym. Umysł chce służyć Bogu. Taka jest prawda. Skąd więc są te grzeszne myśli, brudne myśli w nas? Biorą się stąd, że nasz umysł jest terenem duchowej walki.
to teren, w którym namiętności prowadzą walkę przeciwko naszemu umysłowi. I tak potrzebujemy rozumieć nasze doświadczenia. Te grzeszne myśli są przejawem działania namiętności, która wypowiada wojnę umysłowi, który chce służyć Bogu. I chrześcijanin ulega, ale ulega czemuś, co jest w nim obce, obcej sile. I chrześcijanin tak naprawdę tego nie chce, ale na razie nie daje rady. Umysł nad tym nie panuje. Ważne jest, by to rozumieć i by w ten sposób na siebie patrzeć, na swoje zmagania. Umysł, nasz umysł jest terenem walki, ale nie jest przeciwnikiem. Ważne jest, by tak myśleć, by mieć taki obraz siebie. To pomoże nam zwyciężać ostatecznie nad tym prawdziwym naszym przeciwnikiem, naszymi złymi skłonnościami. Wkrótce, gdy będziemy szli dalej przez list do Rzymian, to zostanie jeszcze lepiej wyjaśnione. Ale prawda o nas, jeżeli zaufaliśmy Chrystusowi, jest taka. Pragnienia w sercu już są dobre. Serce jest już odrodzone. Ale umysł jest terenem walki i mogą tu być jakieś twierdze przeciwnika. Jednak te najgłębsze pragnienia są już dobre. I to ma być dla nas pociechą i pozwolić nam na takie obiektywne spojrzenie na siebie, na to, co Chrystus już w nas uczynił. To co, już skończyliśmy ten temat? Już jesteśmy szczęśliwi? No, chcemy dobrze, wychodzi źle, ale już wiemy, że nasz umysł chce dobrze i tak dalej. Teraz czas na najważniejszą prawdę. I te dotychczasowe prawa, odkrycia prowadzą do podsumowania. Nasze dobre pragnienia przegrywają. Autor mówi, nieszczęsny ja człowiek, stan udręki, bolesne rozdarcie między pragnieniami i rzeczywistością, ale jest rozwiązanie. Zaczyna się od pewnych słów. Tutaj w wersie 24, no właśnie, gdzie jest ten wers 24? Fajnie, że mamy go tutaj. To rozwiązanie zaczyna się od słów, któż mnie wyzwoli. Te słowa oznaczają, że potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Potrzebna jest inna siła spoza naszych własnych możliwości. Potrzebna jest pomoc z zewnątrz, która przezwycięży to prawo grzechu. Działa w nas prawo umysłu, nasz umysł chce dobrze, ale działa też prawo grzechu i ono jest silniejsze. Gdy staram się walczyć z namiętnościami w własnych siłach, zawsze ściągnie mnie w dół. Jednak jest jeszcze inna siła, pomoc z zewnątrz, no wszyscy rozumiemy, od Chrystusa. Jak więc potrzebujemy zareagować, gdy widzimy, że namiętności wygrywają z dobrymi pragnieniami? Potrzebujemy zaufać Chrystusowi, że On przezwycięży. I potrzebujemy to wyrazić. Najlepszym sposobem wyrażania wiary jest co? Pamiętamy z początku prezentacji? Dziękowanie, tak? Dziękowanie za rozwiązanie, które już jest w drodze. Boże, dziękuję Ci za tą trudność, bo dzięki niej doświadczę Twojej mocy. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jeden z chłopców puszczających szybowce miał szybowiec zdalnie sterowany. Trzymał w ręku nadajnik i kierował swoim szybowcem.
A ponieważ uważał na lekcjach fizyki, tak jak my wszyscy, wiedział, że istnieje jeszcze inne prawo. Prawo, które mówi, że powietrze cieplejsze, co się z nim dzieje? Unosi się do góry. Dzięki temu balony latają, tak? Jak podgrzejemy powietrze, idzie do góry. Wszyscy to wiedzą. Więc gdy nastał wieczór i się ochłodziło, nasz modelarz skierował swój samolot nad rozgrzany słońcem staw, złapał noszenie, ciepłe powietrze uniosło samolot do góry, wysoko w niebo i dzięki tej sile szybowiec poleciał daleko, wylądował dopiero wtedy, gdy pilot tego chciał. Podobnie w dziedzinie naszych zmagań z pokusami. Któż mnie wyzwoli? Potrzebna jest pomoc z zewnątrz. Potrzebujemy mocy Boga, ta moc jest dostępna. Potrzebujemy tylko nauczyć się z niej korzystać, by zwyciężać, by właśnie nasze dobre pragnienia spotkały się z ich wypełnieniem, byśmy byli szczęśliwi, a jak chcecie jeszcze lepiej to poznać, jak być szczęśliwym, będziemy o tym mówili w szczegółach już w następnych odcinkach listu do Rzymian. Jeżeli Bóg pozwoli, to już za tydzień.